Jesteśmy na czwartej katechezie z cyklu Wieczory Maryjne z Janem Pawłem II. Przypomnijmy, że to jest kontynuacja tych katechez, które chcieliśmy w roku jubileuszu 40-lecia pobytu Ojca Świętego na Jasnej Górze tutaj realizować, począwszy właśnie od kwietnia. Oddanie świata i Kościoła powszechnego Matce Bożej to jest coś, co jest nieprawdopodobne, a co się dokonuje głęboko właśnie w tym zawierzeniu, oddaniu się Matce Bożej. No i myślę, że to jest pewnego rodzaju droga, którą chcemy dzisiaj przejść, zobaczyć, że jest to droga aktualna, że to jest droga na dzisiaj, nie tylko droga kardynała Wyszyńskiego, Jana Pawła II, ale również jest to droga nasza, moja. I to jest bezcenne w tych katechezach, że możemy widzieć ich aktualność dla naszego życia. Księże prymasie, pozwól mi tylko to jedno jeszcze powiedzieć, że ci się spełni. I ja za to Bogu dziękuję, że ci się spełnia ten punkt twojego odważnego, bohaterskiego programu duszpasterzowania w Polsce i w świecie współczesnym. Dla mnie to jest fascynujące, że w obecności setek tysięcy ludzi papież w którymś momencie przerywa tą katechezę głoszoną do nas, do narodu, tak by się zdawało, i zaczyna mówić do jednej osoby, do kardynała Wyszyńskiego. Ale mówi to przy nas, jakby także do nas, chcąc, żebyśmy to słyszeli. I w ramach tych katechez, 40 lat po spotkaniu Ojca Świętego Jana Pawła II z nami Polakami i właśnie prymasem Wyszyńskim, nagle pojawia się w katechezach papieskich wątek, takie zaproszenie do tego, żeby podjąć znowu bohaterski program. Mnie bardzo porusza, pewnie za chwilę o tym jeszcze będzie, waga tego oddania w niewolę za Kościół w świecie. To, czego nie zrobił, jak usłyszeliśmy, żaden naród. Tu jest, że tak powiem, coś, co tamuje złemu drogę. To wszystko jeszcze dzieje się w kontekście Jasnej Góry, więc jak człowiek pomyśli, że tu żyje, mieszka i nawet teraz jesteśmy, to naprawdę ma ogromne znaczenie, ogromną wagę. Ten wieczór dzisiejszy, czwarty z kolei, nie kończy naszych spotkań i cyklu katechez. Następne 13 października, listopadzie i w grudniu spotykamy się co miesiąc, drugą niedzielę każdego miesiąca, żeby wracać do tych słów podzielonej na pewne części homilii Ojca Świętego i widzieć, jak ona była zakorzeniona w przeszłości, w tym doświadczeniu Kościoła w Polsce i miłości do Matki Bożej, i jak ona promieniuje, daje światło na przyszłość. Pragnę na tej Jasnej Górze, mojej ziemskiej ojczyzny, Polski, przede wszystkim potwierdzić to wielorakie i wielokrotne oddanie i zawierzenie, które było wyrażone przez prymasa i episkopat polski w różnych momentach.